Siemank wszystkim, z tej strony CWANIAK. Dzisiaj finałowy odcinek z gry Dead End Street, w którym będziemy dojść na te najtrudniejsze levele według mojego uznania, też według normalnej logiki, która dąży po prostu im dalej tym gorzej. I mam nadzieję, że ten ulepszony kałach na maksa oraz w przyszłości ulepszony Mołotow, to rzeczywiście nasze statystyki z gwiazdek, będą wystarczające, aby nie trzeba było wracać do poprzednich leveli i bezsensownie je zabijać tam dla gwiazdek. W każdym razie zaczynamy dzisiejszy pierwszy level. Somerville, okej, zobaczymy, czy będzie coś nowego. Boję się, że będą jakieś kamikaze, ponieważ zauważyłem typa z bombą na brzuchu. Bombers deal massive damage when they fall, so make sure they are far as away as possible. Chyba się przeczytałem, ale chodzi o to, żeby po prostu jak najdalej się da, bo inaczej może mieć problemy. Owszem, na razie nie martwię się tym wszystkim, ponieważ mamy tą broń, jaką jest kałaszek, który jest ultra mocny, naprawdę ultra mocny i do tej pory nie było żadnego większego problemu, odkąd zrobiłem ten właśnie upgrade. Tym bardziej też po naszym poprzednim bossie zrobiliśmy oczywiście też kolejne upgrade'y co do naszej broni, więc powinno być tam jeszcze łatwiej. To jeszcze użyję maczety, no żeby to wszystko przeczyścić. Tam poleci mołotow, zobaczymy jak będzie więcej działał. No, zadaje damage overtime, który mi się strasznie podoba. Myślałem, że to będzie na zasadzie, na przykład ktoś na kogoś spadnie ogień, on się podpali i zada mu damage'u tyle, mu zada po prostu przez to przepalenie. Czyli tam na przykład 70 damage'u jest aktualnie, ale nie. Na szczęście tak się nie dzieje i można po prostu sobie rzucić śmiało na przykład na początek trasy, aby ktoś nie zaczął tam wyjechać. Na przykład tam sobie gdzieś rzucę ten mołotow, niech tam górna alejka po prostu się pali. No i oczywiście teraz każdy, kto będzie wychodził z górnej alejki, powinien dostać spory damage na start, co mi tylko ułatwi całą robotę, a nawet będę mógł rzucać prawie, znaczy w przyszłości będę mógł, ale na razie jeszcze nie potrafię słowa, przepraszam, naprawdę mówię, dzisiaj nie piję niczego z moich energetyków, więc jestem troszeczkę bardziej zakręcony. W przyszłości zgaduję, że będę mógł użyć na przykład dwa mołotowe praktycznie jeden po drugim, więc jeden się kończy, drugi będzie dolatywał. Teraz mamy powiedzmy tam sekundę opóźnienia, więc też nie jest aż tak słabo, ale w przyszłości zgaduję, że będzie to wręcz instant, co tego będzie nam ułatwiało robotę. I jak widzę, bombery też są w stanie zadać damage naszym przeciwnikom, czyli jeżeli jeden z nich wybuchnie obok drugiego, to też zada mu damage, co jest strasznie świetną rzeczą. Teraz tak, tutaj maczeta szybko, okej, to jest szybko wybuch, okej. No już lobery są, o Jezus, zobaczcie ile tych loberów. Zobaczcie ile tam jest loberów, to jest straszne, teraz to mówię, no dostanę bezsensownie znowu ten damage 50... ponad 50, czyli dostaniemy 3 gwiazdek. Postaramy się zrobić jeszcze to z celnością, ponieważ celność przy takiej ilości osób na mapie nie powinna być aż tak wielkim problemem. Aż się upewnię, tak, chciałem się upewnić, na pewno wybuch zadaje damage przeciwnikom, ale tak się dzieje, więc muszę to wykorzystywać w przyszłości. Pamiętać o tym, żeby na przykład, nie wiem, rzucić właśnie pod nich mołotowa czy coś w tym stylu, aby mieć o wiele łatwiejsze zabienie naszych przeciwników, naszych wrogów. Teraz tutaj szybko lober idzie, więc rzucam gdzieś mołotowa, bo oni się mniej więcej w tym miejscu ustawiają. I też musiałbym po prostu coś przebić, żeby ich pokonać. I już ogólnie jest koniec levelu, czyli no pomimo tego, że nie zdobędziemy 3 gwiazdek, to i tak wydaje mi się, że był to naprawdę dobry run. Próbuję, mówię, teraz jeszcze zrobić, żeby na pewno było to, 90%. Żeby nagle nie było, że nam z jakiegoś powodu spadnie, bo to by mnie po prostu strasznie zasmuciło, że dosłownie na przedostatnich przeciwnikach miałbym to stracić. Mamy 2 gwiazdki, czyli tak, pierwsze co będę mógł zabijadować to... W sumie już na tym panem co chciałem zabijadować. Zasięg. Zwiększenie damage, na pewno zwiększenie damage bym chciał, bo to jest damage range. Damage range mi się wydaje, że jest bardziej opłacalny na mołotowa. Będzie się bardziej rozprzestrzeniał niż sam damage, bo sam damage mogę sobie zwiększyć z zakupu. No, może w sumie zasięg też mogę, ale wydaje mi się, że to jest w ten sposób bardziej opłacalne. O, bo tutaj mamy tutaj zasięg, mamy tutaj damage, więc mi się wydaje, że lepiej zwiększyć zasięg, a damage sobie sam zakupić, niż zwiększyć damage minimalnie i kupić zasięg ze sklepu. Nie wiem, czy dobrze się przelicza dla was. Także w mojej głowie to wyglądało wręcz idealnie, więc nie kwestionuję mojego geniuszu. Raz na jakiś czas może coś dobrego pomyślę, coś dobrego powiem i tak dalej, więc... O nie! Znowu dwustronna obrona, coś czego wręcz nienawidzę. Powiedziałem, żeby jak najmniej takich leveli było. Mam nadzieję, że to będzie drugi i ostatni tego typu level. no to nie jest przyjemne, fajne ani nic z tych rzeczy. Tym bardziej tutaj celność też oda, że mi strasznie wtedy spadła, nie zdobyłem właśnie tej gwiazdki tutaj. Damage'em tutaj dzisiaj jakoś nie martwiłem, ale celnością niestety tak. Niestety. Mówię, że brzegiem to granaty nie zaliczają się do celności. Co jest smutne, że na przykład mogę rzucić granat, po czym nagle... jak się nazywa? Spara mi celność. Ogólnie wydaje mi się, że muszę po prostu klikać i wtedy będzie może jakoś łatwiej to nabić, ale jeżeli zacznę sobie klikać, to ja też przegram, więc może jednak nie. Może jednak tego nie chciałbym robić. Dziękuję, że ją zabiłaś. Moja kochaniutka. Pyk. No i patrzcie, oni tak jadą i jak zwykle, jak to jest z apokalipsy zombie, nigdy. Ale to nigdzie w apokalipsie zombie nie ma chyba coś takiego, że ludzie się przebierają. Zawsze są w tych samych ciuchach i tak dalej. A jak jesteśmy w normalnym życiu, to ktoś, kto założy ten sam ciuch przez tydzień, to już nie potrafi nim wytrzymać, jak śmierdzi. Jestem ciekaw, jak właśnie taki apokalipsa zombie ludzie by na to narzekali, bo pewnie będą osoby, które będą miały aż tak dużo w tyłku, że ktoś by na przykład narzekał, że ktoś śmierdzi. Jakby takie coś się nam wydarzyło. Że nie patrzył na to, że nie ma możliwości przebrania, tylko będzie narzekał, że ale ty śmierdzisz, kurczę, i ci przebie albo coś z tym. No nie da się. Przepraszam, taka bezsensowna, głupia myśl, która w trakcie mojego myślenia straciła wątek 3 razy i zmieniła kierunek, w którym chciałem pójść z tą myślą, więc zignorujcie, po prostu to zignorujcie, tak, będzie to lepiej dla mnie, że nikt po prostu na to nie będzie patrzył, oraz dla was, że po prostu nie ogłupiejecie, tak, zdecydowanie. Okej, no nie mogę wbić na to powyżej 90%, nawet jak jestem już na 89%, to nagle spadam do 90, do 88, więc jest niedobrze. Damage też tutaj już zaczyna troszeczkę podupadać, więc albo robię damage, albo robię celność. Nie mogę robić 2 na raz chyba, tak jak patrzę. No i właśnie dostaliśmy damage, ale na szczęście jeszcze nie wystarczający, żeby nam tutaj zagroziło. No i dostaliśmy nas wystarczająco, to będzie więcej życia. Teraz to będziemy akurat, to będzie najgorszy level ze wszystkich, ze względu na to, że zdobędziemy tylko 1 gwiazdkę. No trudno, najwyraźniej tak musiało być. Najwyraźniej tak miało być od początku. Tutaj rzucam mołotowa. To mam nadzieję, że nie może palić na mojej barykady, bo wtedy byłoby naprawdę smutne. Coś takiego, pyk. No nie, no nie mogę wziąć tej celności. Siedzę na tej 89% i nie wchodzi w górę tej ciach. Dawaj, no wbij na 90. Bo nie wiem, czy to musi być 90+, czy może być też 90. Bo jeżeli musi być 90+, to raczej tego nie zrobię, ale... Okej, jest 90. Jest 90. To wygląda wręcz bardzo dobrze. Tylko teraz, żeby tego nie schrzanić, bo to było najgorsze, co mogłoby być. Uwaga. Zaliczę, okej, zaliczę na 90%, więc na szczęście udało nam się zrobić 2 gwiazdki. To już nie jest tak bardzo tragiczne, jakby to wyglądało na 1. Tym bardziej chcemy teraz zwiększyć sobie zasięg. No muszę jednak damage tutaj dodać i potem będę mógł sobie wydłużyć długość naszego mołotowa, co jest super rzeczą. Teraz pytanie, czy będę miał wystarczająco pieniędzy? Nie będę miał wystarczająco pieniędzy, żeby ulepszyć sobie mołotowa. A wszystkie inne rzeczy mamy robione na maksa. Zaraz. Puszczają jej wody. Zaczyna rodzić. Czy mam po prostu level zrobić na czas? Nie. Woda, jedzenie, jakaś książka i co... No nie mówcie mi, że ja będę na ostatnim levelu walczył z dzieciakiem w ręku, bo wtedy to już się po prostu załamie. Chyba, że to ma właśnie wyglądać, że dojeżdżamy do właśnie jakiegoś tego wesołego miasteczka, bo to chyba jest właśnie Highland Park. Znajduję, że park i tak dalej to właśnie jest określenie do jakiegoś wesołego miasteczka. Mamy być tam od razu z dzieciakiem, który lewoś co urodził. Ma tam mołotow. Pyk. O, ale pięknych tam pali, bo zdobyliśmy też 4 razy więcej damage'u, owszem, zwiększymy sobie zasięg jeszcze bardziej tego mołotowa. Wiesz, jak będę miał wystarczająco pieniędzy, to już w ogóle wtedy to wszystko wzrośnie. Okej, bomby. Pyk. Palcie się tam. Tu. Z tym makaczem po prostu może jest jakiś problem z celnością, że za dużo amunicji wystrzeliwuje, dlatego tak się po prostu to dla mnie kończy. Dawaj. Mołotow. W to miejsce, nie rzucaj w nas. Nie pozwalam sobie zadawać damage'u. Spali się tam? Spalił się nawet? Znaczy chyba by się spalił, ale tak do niego na strzeliłem. Tutaj niech się pali góra, może dół zacznie teraz w sumie pali, bo tak zaraz palę tą górę, a patrzę, że z dołu wychodzi więcej, chyba że to ma właśnie zależność od tego, że jeżeli jest motow, to nie chcą tamtędy wychodzić, że są mądre, coś w tym stylu. Chociaż jak zobaczyłem, jak powiedziałem, że chcę na dół rzucić, to nagle na górze zaczęli wychodzić, więc może jednak po prostu czysty przypadek. Albo po prostu gra mnie słucha. Mam teraz strasznie wiele teorii spiskowych na temat tego, że Google nas podsłuchuje sobie od lat, że inne rzeczy nas podsłuchują i tak dalej, więc może to jest taka teoria spiskowa i że właśnie może serio nas podsłuchują i powinienem się bać. Nie, nie boję się. Mogą mnie podsłuchiwać, mogą mnie podglądać, mogą robić co chcą. Bo nie mam nic do ukrycia. Nawet jeżeli zobaczą mnie w samych majtkach, albo nawet bez nich. Nie mam czego się wstydzić. Chyba. Może troszeczkę przytyłem. Ale była bez przesady, nie? Raczej nie aż takie problemy mam ze sobą, żebym się nie miał tego wstydzić. Dawaj, dawaj, dawaj! Okej, nie rzucił na szczęście, bo nie chciałem sobie po prostu pozwolić na to, żeby dostać damage. Bo tutaj założyłem, że zaczynały się robić troszeczkę większe problemy z odpychaniem tego wszystkiego. Że zaczęło ich robić się troszeczkę więcej, ja to troszeczkę odpuściłem, zacząłem sobie gadać o tym, że jestem bez majtek i... O właśnie, no i na tym się tutaj zaciąłem. Okej, mamy już dwie rzeczy, to jest chyba ręcznik, a ostatnią rzeczą będzie... Nie wiem co to może być poduszka, na przykład, żeby położyć naszą kobietę i odebrać dziecko, w sensie poród, tak? To się, tak się zdało, prawda? Odebrać poród. 22-latek, prawie 23 za pół roku i podstawowych stwierdzeń nie jestem w stanie ogarnąć sobie. Uczcie się w szkole, tak, uczcie się w szkole. To jest poduszka, dobrze myślę, to jest poduszka, więc możliwe, że będziemy odbierać po prostu poród, bo nasze dziecko będziemy patrzeć jak się rodzi i będziemy właśnie naszym jakby lekarzem, więc... No w moim wypadku to było tragiczne, bo bym nie potrafił odciąć pępowiny, bym się za bardzo bał. O Jezus Maria, aż mnie po prostu rusza. Jakbym był w takiej sytuacji postawiony. Okej, nie ma żadnej, że jak powiem, historii na razie pokazanej, przynajmniej po levelu, zobaczymy jak będzie potem. Zwiększamy właśnie ten czas trwania motowa, ale zwiększam sobie obronę, żeby dostać troszkę mniej damage'a, bo na razie dostawaliśmy 20%, a będziemy dostać 25%, czyli jeżeli będą lobery rzucały, to będą dodawać tam, dobrze ogarniam, 7 damage'a, bo nie ma tej możliwości 7,5. Więc to nam będzie powodowało, że zamiast 8 damage'a będziemy dostać 7, co będzie się równało z tym, że będzie nam łatwiej się wybronić przed tym, przed tą 50, bo teraz będą mogli nas uderzyć 7 razy, a wtedy mogli uderzyć nas chyba tylko 6, w tym stylu. 7 razy 7 to było 49, prawda? A 8 razy 7 56? 56, tak. Dobrze mówię. Nawet tabliczka mnożenia mi zaczyna już zanikać, więc... ta. Bardzo zabawne, co? Okej, robimy sobie jeszcze upgrade do Mołotowa. Więc lecimy tutaj. Farmcove Campaign. Czy będzie jakaś historia na temat tego, co robimy się z dzieckiem? Nie, nie ma nic, żadnej informacji. Czyli jedyne co musimy robić teraz po prostu przejść level, a potem mamy, jeżeli dobrze ogarniam, finałowy już etap, więc... No, wiele nam już nie zostało, wiele nam już nie zostało, a zobaczcie, zaledwie odcinek w tym momencie ma 13 minut, czyli porównując z poprzednim. No, zdecydowanie to wszystko przyspieszyło, zdecydowanie dodaliśmy sobie wielkiego kopa do naszej... armii, że tak powiem. Chociaż pomimo, że to są w sumie dwie osoby. Nasza broń po prostu została strasznie wybustowana, nasze statystyki z tych gwiazdek, nasz Mołotow, który teraz jest o wiele lepszy, to już nawet widać, że jest lepszy niż granat. Dlatego też mówiłem, że wcześniej nie chciałem ulepszać granata, ponieważ to się nie opłaci. No jest wszystko w jak najlepszym porządku, jestem strasznie bezpieczny. Oleż teraz pieniędzy tam poszło. W ogóle ciekaw, czy celność jest poprawiana przez Mołotowa. Czy na przykład jeżeli wchodzą z tym motow, to czy celność się zwiększa, czy to musi być jednak strzał? Bo nie ma takiej, nie ma napisane, że na przykład shot accuracy ma być 90%, więc może zadany każdy damage z motowa też podbija celność? Chciałem sprawdzić, ale no nie mogłem aż tyle czekać, bo inaczej bym miał tutaj przekichane. Pyk. Pyk. Ale tutaj dobrze się sobie poradziliśmy z loberami, tym młotowym, no zobaczcie. A granatem jakbym sobie się z tym bawił? Godzinę bym to próbował zniszczyć. Owszem, może z tą przebijalnością, którą mamy teraz, nie byłoby aż tak źle, no ale zdecydowanie było łatwiej. Pyk. Celność mi spada, więc nie będę miał zbytnio gwiazdek, że dobrze ogarniam do rozdania. Przynajmniej na razie tak się zapowiada. Chociaż pamiętajmy, że im dalej w las, tym więcej przeciwników. Nie chciałem aż tak dostać. No i mamy właśnie stracone gwiazdki za damage, ponieważ z jakiegoś powodu nasza broń chyba 2 razy nie chciała się przeładowywać na czas. Ewentualnie ja coś źle strzelałem, źle przeładowywałem. Troszeczkę se zakpiłem z przeciwników, no ale teraz przynajmniej wiem jedno, że nie muszę się już skupiać na tym, aby nie lecieć żadnego damage'a, tylko po prostu bić naszych przeciwników ile wlezie i spróbować zrobić po prostu dobrą celność. Pyk. Dawaj, dawaj, dawaj. O nie, znowu loberzy idą. Przestańcie nas przychodzić, że was nienawidzę. Znaczy nie, zawsze was nienawidziłem, bo zadajecie mi za dużo damage'u za każdym razem, kiedy się tylko pojawiacie w większej ilości. Pyk. Tutaj normalne knypki, tutaj młotow. W dół. Dawaj. Mógłbym sobie jeszcze zwiększyć tempo przeładowywania, to może byłoby dobrą opcją, szczerze mówiąc. Pyk. Młotow. Tutaj tego dolnego, bo on nie jest w młotowie. Tam się spali, teraz jeszcze knypki rzucające idą. Pyk. Pyk. Bum, 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 bum. 92% no owszem, damage dostałem niestety, no ale starałem się, specjalnie właśnie zabrydowałem defensywę, żeby to można było zrobić, ale nie wyszło. I mamy finałowy level blokowany. Teraz pytanie, czy jestem w stanie jeszcze coś sobie tutaj ulepszyć, tak żeby się nam to bardziej opłaciło. Może damage, może headshot damage, może przebijalność, nie, przebijalność ma fulla. Reload time i headshot, to będą moje dwa upgrade'y, które bym chciał zobaczyć. Znaczy nie będę miał pieniędzy, żeby był lepszy na max. Idealnie, po prostu. No nie chcę powiedzieć co do dolarka, ale idealnie mi się zrobiło. Hit the road. Wjeżdżamy, mamy tutaj bramę. Highland Park, safe zone niby. Cześć, otwórzcie, potrzebujemy waszej pomocy. Mamy tutaj jakiś prezencik w ogóle. Elo, czy możemy wam po... ta, jestem właśnie, znaczy jest poród, tak dalej, potrzebujecie nas tutaj wpuścić. Nie możecie nas wpuścić do środka. Czy bym wrócił właśnie Balk? Ok, nie możemy otworzyć, dopóki tego nie uratujemy, dopóki się nie otworzymy. Ok, dostaliśmy od nich broń, czy coś w tym stylu, ale na razie musimy obronić ich, aby po prostu mieć możliwość wejścia. Mamy rakietnicę. Pod czwóreczką mamy rakietnicę, która jest w sumie bronią naszego pierwszego typeczka, tego co pamiętam. Tylko właśnie, to musi być Balk. To musi być Balk, bo to coś takiego mocno walnęło, potem Balk nam uciekł. Mówiłem. Okej, typie tym razem dostajesz od nas bęcki gigantyczne, wiesz czemu? Ponieważ wiem jak z tą walczyć, jeżeli nie zmieniłeś swojej taktyki. Mamy jeszcze rakietnicę, którą oczywiście sobie będziemy mogli użyć, jak się tylko zregeneruje. Pyk. O, no nie, no to robi gigantyczny damage, to jest świetne. O kurczę, jak se ściankę zrobił. Jaki cwaniak tutaj. O, to jest spawner. To był spawner, ja się nie spodziewałem tego, że tam sobie mogą jeszcze wyjść potwory. O nie, glut. Szybciej. Ogień. Pal się tam. Rakietnica. Dobrze, dobry damage sobie wychodzi, to mi się podoba. Pyk, 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 pyk. Pyk. Daj kamień. Może nam tutaj przestać przeszkadzać? Czyli on teraz może sobie wzywać... O nie. On teraz sobie może wzywać, że jak powiem, swoje buffy po prostu, nie musi ich stawiać. Okej, dawaj. Dostałeś z rakietnicy, super. Czyli tak, będę rzucał młotowy nie na ziomka, chyba że będę mógł właśnie w ten sposób, a bardziej na jego spawnery, to jest bardziej opłacalne. Dobra, jestem spawner. Jestem spawner, więc trzeba się skupić, teraz czekamy tylko na to, żeby się załadował nam mołotow. Pyk. Kamień. Zobaczcie, kto damage zadaje duży. Rakietnica. Dobra, tu jest szybko w kamień, dobrze. Młotow. O, akurat tak spawner postawił, goddammit. To mi nie wyszło w takim razie zbyt szczęśliwie. Dobra, teraz się leczą, pajace. No nie! Dawaj, spawner się niszczy, teraz tutaj rzucamy. Rakietnica. Idealnie w jego ciało. Jeszcze idealnie postawił spawner w ogniu, przecież to jest największy problem, jaki... Znaczy największy błąd, jaki mógłbyś popełnić, typie. Dobra, nie będziecie szybciej do mnie biec. Kamień. Dawaj, ostatnie życie ma tam. Znaczy ostatnie życie, 1000 życia masz. O, jest po tobie, typeniu. Jest po tobie, ojojoj. Może się nic więcej nie pojawi. Okej, nic więcej się pojawiło. Zakończyliśmy akt trzeci. I czy coś jest więcej? Okej, potem nam otworzyli bramę, oczywiście wjechaliśmy sobie. Tutaj dochodzi do porodu i wychodzi małe dziecko. Mała dziewczynka? Yes, she was healthy. Okej, to jest dziewczynka, żeby nie było żadnych problemów, to była dziewczynka. Chociaż mamy 2018 rok, więc tutaj nawet są teraz akcje typu, żeby nie nazywać dzieciaka po płci, tylko nazywać ich jako to i jako tamci? Coś w tym stylu, jakoś tak, żeby nie używać po prostu on, ona, tylko to. Żeby dziecko mogło w przyszłości zdecydować, jaką płcią jest. Co jest głupotą, ale... No nie będę poruszał tego tematu, bo nie ma potrzeby. W każdym razie, to jeżeli chodzi o Dead End Street, udało nam się dotrzeć do końca, pokonać Balka. Wiem, że mógł teraz jeszcze wrócić, zrobić sobie pewnie wszystkie challenge, ale... Nie ma takiej potrzeby. Po pierwsze, pierwszy challenge to jest po przejściu tego samego levelu jeszcze raz, tylko po prostu właśnie dla gwiazdki dodatkowej. A drugie to jest level z challenge'ami, czyli na przykład, że używasz tylko pistoletu, używasz tylko... tam jakiejś innej broni, no i właśnie na przykład są zbufowane jak przez Balka teraz, więc nie ma żadnego sensu, żeby to powtarzać. To na tyle w każdym razie. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje, widzimy się w kolejnej serii z czegoś, czego jeszcze nie znam. Ale na pewno mam to zapisane i coś wybiorę. To na tyle, siemanko, peace, yo!